Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mamy się piątek, 26 dzień lipca. Zaczynajmy poranny przegląd spółek. Od sporych minusów wczorajszą sesję rozpoczęły polskie indeksy. WIG20 jednak systematycznie starał się odrabiać większość strat na zamknięciu, mimo wszystko tracąc 0,66%. Podobna skala spadków, jeżeli chodzi o szeroki indeks WIG. Najwięcej wśród indeksów wczoraj stracił SWIG 80, prawie 1,2%. Antybohaterami wśród największych spółek było Dino w reakcji na słabe wyniki Biedronki, czyli spółki Jeronimo Martins i możliwej wojny cenowej na polskim rynku. Rykoszetem wyrwał się też Eurocashowi. Po drugiej stronie m.in. cyfrowy Polsat, który zyskał około 10% po zmianie rekomendacji przez kilka biur maklerskich, kilku analityków. Dobra sesja cyfrowego Polsatu, który mimo wszystko pozostaje blisko swoich historycznego dołka, który jeszcze w tym roku został ustanowiony poniżej 10 zł. Jak historia potoczy się dalej, zobaczymy. Na Wall Street wczoraj spadki, kontynuacja spadków spółek technologicznych. Dow Jones zyskał co prawda 0,2%, ale przez S&P straciło 0,5%, Nasdaq prawie 1% na minusie, a ponad 1% zyskał indeks Russell 2000, czyli ten reprezentujący małe spółki. Analitycy podkreślają, że widoczne jest cały czas odejście na chwilę obecną od tych gigantów technologicznych, którzy ciągnęli hossę w ostatnim czasie, na rzecz właśnie małych spółek, które mogą zyskiwać w reakcji na możliwą obniżkę stóp procentowych przez Fed już we wrześniu. Tutaj oczywiście, jak będzie, też czas pokaże. Jesteśmy w sezonie publikacji kwartalnych wyników, co ma dosyć istotne znaczenie na notowania szerokiego rynku, jak i poszczególnych spółek. Tymczasem powróćmy do komentarza z giełdy polskiej i na początek Orlen. Informacja, czy to jest możliwe, że Orlen paczka mogłoby zostać przeniesione do Poczty Polskiej. Okazuje się, że Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wyklucza takiego scenariusza. Taką informację przekazał wiceminister resortu Jacek Bartmiński, który dodał, że nie wyklucza żadnych ruchów, które pomogą wyjść z zapaści Poczcie Polskiej. Orlen Paczka, przypomnę, to jest usługa odbioru i nadawania paczek. Założona została we wrześniu 2021 roku i na koniec zeszłego roku miała ponad 10,5 tysiąca lokalizacji, czyli możliwości odbioru paczki. PKP Cargo wczoraj słabo zaczęło sesję, zakończyło jednak na plusie. Spółka poinformowała, że ma list intencyjny z grupą PESA na zatrudnienie pracowników. Program wsparcia zatrudnienia dla pracowników cargo będzie realizowany w grupach zawodowych, gdzie PESA aktywnie poszukuje tych pracowników. Warto dodać, że w ostatnich tygodniach PKP Cargo podpisało podobne listy intencyjne m.in. z Polregio, PKP Intercity, PKP Intercity Remtrak oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Wśród tych czterech głównych podmiotów łącznie zatrudnienie może znaleźć około 1250 pracowników PKP Cargo na chwilę obecną. Asseco South Eastern Europe po sesji podało wyniki szacunkowe za drugi kwartał. Przychody zysk netto lepsze około 5-6%. EBIT, czyli zysk operacyjny, rozczarował w porównaniu do konsensusu analityków, niższy o 8%. Zysk netto 40 milionów złotych, a po pierwszym półroczu zysk netto wyniósł około 87 milionów złotych, czyli o 5 milionów mniej niż w analogicznym półroczu 2023 roku. Spółka też miała środki pieniężne na minusie na koniec drugiego kwartału, około minus 80 milionów złotych, w porównaniu do około 185 milionów złotych mniej niż na koniec roku 2023. Komentarz techniczny naszych analityków do szacunkowych wyników Asseco South Eastern Europe. Tymczasem przechodzimy do Dębicy, która podpisała kolejne umowy pożyczki z Goodyear. Firma poniarska ma użyczyć Goodyear pożyczek o łącznej wartości 150 milionów złotych. 80 milionów zostanie spłacone we wrześniu bieżącego roku, natomiast 70 za rok, czyli 25 lipca 2025 roku. Oprocentowanie pożyczek w skali roku to jest WIBOR jednoroczny plus 45% marży. Całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień dzisiejszy to jest 770 milionów złotych. Komentarz techniczny autorstwa Piotra Najtka. Zachęcam do zapoznania się. Tymczasem to wszystko. Życzę udanego dnia, udanego weekendu. Prosiłbym jeszcze o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem.
Do usłyszenia i do zobaczenia.